Słuchajcie, nawet się nie spodziewałem, że tak szybko silnik będzie z powrotem, czyli zawoziłem go w czwartek, a w sobotę miałem już go do odbioru. Już jest z powrotem i oczywiście został cały ładnie umyty, więc tutaj jeszcze ten plasticzek będę musiał założyć, bo już go kupiłem, tylko nie zawiozłem niestety razem z tym silnikiem. Alternator oczywiście przy okazji też łożysko, żeby nie hałasowało. W tej chwili nie ma żadnego dźwięku od przegrzania. Też łożysko w alternatorze poszło. Tak, ta temperatura z tego cylindra szła na to wszystko, że tutaj musiało być naprawdę nieźle, skoro łożysko w alternatorze też poszło. No, także tak to jest przy przegrzaniu. Jestem przeziębiony strasznie, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o główną awarię i przyczynę kopcenia, to okazało się, że były, z tego co zrozumiałem, chyba wszystkie pierścienie olejowe zapieczone, albo na pierwszym na pewno, no to wiem, na 100%. Oczywiście pierścienie zostały wymienione na nowe, chociaż tamte jeszcze ponoć nie były tak mocno zużyte, więc jak widać, 160 tysięcy kilometrów ten Matiz miał przejechane, plus rok równy, pełen sezon grzania i o ile widzicie, by nie doszło do przegrzania, to nic z takim silnikiem się nie będzie działo, no i nie będzie kopcił. Także zadanie dla mnie jest kolejne teraz. Słońce tutaj od tej strony nieźle naparza, więc oczywiście przy okazji, jak mam wszystko rozebrane, no to w końcu wypadałoby pomalować tą konstrukcję, bo ona nigdy nie była malowana. Ona pordzewiała tylko tutaj, gdzie stała woda. Tutaj jest, ona jest cała czymś fabrycznie natuszczony, ten kątownik był. I dlatego nigdzie tu się nic nie stało. No, straszny to jest zawsze hałas, więc jak jeszcze ktoś mi napisze, że ten kogenerator jest głośny, ten kogenerator jest cichszy niż wentylatory wdaje. No, taka jest prawda. No dobra, w każdym razie tu trzeba będzie to pomalować, zabezpieczyć farbą, jak już mam to wszystko rozebrane. Przy okazji też w wydechu trzeba powiercić małe dziurki, bo ilość skroplin kondensatu, który się tutaj wydziela, jest przeogromny, więc żeby nie gniły te tłumiki, to też dziureczki małe się przydadzą. Tu będę musiał jednak wyjąć sobie tą prądnicę, żeby ułatwić pracę, bo trzeba to wszystko odtłuścić. Oczywiście kable przy okazji też zrobię z nimi w końcu porządek. I jeszcze wam tutaj, może ktoś zauważył, może nie, jest tu usunięty termostat. Jego usunąłem już po awarii, dlatego że ja mam sterowanie elektronicznie zrobione, czyli dopiero jak się silnik nagrzeje, to dopiero zaczyna pompka tutaj działać i odbierać tą temperaturę z wymiennika, który jest tam. Więc dlatego tutaj tak to jest zastosowane. Przy okazji tłumaczę, żeby nie było głupich komentarzy, że o, usunięty termostat. Po usunięciu termostatu pamiętajcie, że silnik nie będzie miał prawidłowej temperatury, jeżeli będziecie od niego odbierać ciepło od razu po odpaleniu, nie? Jest. Pamiętajcie o tym, że tak to właśnie działa. A tutaj zaraz spróbuję tę prądnicę stąd wyszarpnąć, żeby ją wystawić sobie na zewnątrz, żeby ona mi to nie przeszkadzała przy oczyszczaniu i malowaniu. Dobra, tu mamy uwolnione. No właśnie. Tu na przykład jest coś tam tłuste, więc zobaczymy zaraz, jak odtłuści. Tak trzeba całość. Akurat mam taką farbę, więc taką wykorzystam. Efekt metaliczny schłonca na powietrzu. Emalia wtalowa karbamidowa.
Na pewno jeszcze jakiś miejsc nie podomalowywałem, jak tam pod kablami. Na razie to zostawię. Tu trzeba przymocować ten nowy zbiorniczek wyrównawczy, bo ja go w ogóle powiększyłem, żeby było więcej płynu. Bo tutaj był zaledwie 1 litr płynu chodzącego krążył, a fabrycznie w Tico jest chyba 4, czy tam w Matizie. No i tutaj przy okazji tą flanszę pomalowałem. Nie wiem, czy to dobry zabieg, bo pamiętacie, że tutaj jednak każda setka, czyli jedna setna milimetra jest ważna, a na pewno tutaj ta farba poszła grubiej. Ale mam nadzieję, że nie będzie miało to wpływu jakoś tam znacząco. No i na pewno są miejsca, gdzie jeszcze nie domalowałem, ale na spokojnie będę już poprawiał. Z grubsza jest obmalowane i to jest najważniejsze, że już to i tak, mimo że tego nikt nie widzi, jakoś tam wygląda. No, tutaj też jest niepomalowane, bo to jeszcze będę właśnie spawał. Dlatego tak zostawię. Dziś jest poniedziałek, 30 września, o ile dobrze pamiętam, a ja w swoim słynnym sweterku, który zawsze do kogeneratora używałem. Przyszły dzisiaj w końcu części, miały przyjść w piątek, niestety dzisiaj był trochę przymrozek w nocy, a akurat piec kondensacyjny nie zadziałał, pompa jeszcze nie podłączona. No słuchajcie, szewc bez butów chodzi, to jest zawsze najśmieszniejsze z tego wszystkiego. Mimo iż mój kolega bardzo namawiał mnie na połączenie silikonem, to jeżeli chodzi o miskę olejową, ja zawsze nie mam zaufania do silikonu, dlatego że ta uszczelka jest bardzo gruba. I ona wszelkie nierówności albo wygięcia tej blachy, która przychodzi w miski olejowej, no właśnie jakoś tak fajnie uszczelnia. Nie miałem problemu z poprzednią uszczelką, uszczelka kosztuje tylko 10 zł. Ja wiem, że za podobne pieniądze będzie silikon, ale ten silikon trzeba nałożyć, odczekać, aż przeschnie, żeby on uszczelniał. Jak przykręcimy taką miskę olejową na jeszcze miękki silikon, to myślę, że
nie za wiele by potrzymało, bo olej jest taki penetrujący, a szczególnie 5W40, który używam. Miałem cały czas Elfa, kolega polecił Castrola, trudno, zaufam mu. No i tyle. Tak jedynie co przy tej uszczelce, z jednej strony jest takie wycięcie szersze, tutaj podcięcie, z drugiej jest węższe, więc też tam zobaczę od spodu, jak to wygląda i tak też zamontuję, jak to prawidłowo powinno wyglądać. Idę po miskę olejową i zacznę najpierw od tego, no bo już kawał roboty zrobione, a tego jeszcze tutaj nie ma. I teraz tak, przygotowałem silikon temperaturowy. Akurat tu mam taki po prostu akurat miałem, do 350 stopni Celsjusza. Mam go rozpakowanego, więc go wykorzystam. Delikatnie obsmaruję tą uszczeleczkę, żeby powierzchniowo to się skleiło. Natomiast miskę olejową w środku tam w miarę, powiedzmy, że wyczyściłem. Na zewnątrz mi się już zbytnio nie chciało. I wyczyściłem też magnes neodymowy, który tu był, bo naprawdę miał tych opiłków sporo. I właśnie takie jest jego zadanie, łapać opiłki. Ja go tu z powrotem na dnie umieszczam. Naprawdę to jest fajna sprawa. Mały magnesik nawet przy korku, bo tu w fabryce jest przy korku. O, jeszcze zwaliłem. W fabryce jest przy korku, ale to jest taki duży magnes, żeby tam sobie na dno to wszystko ładnie opadało. Dobra, już obczyszczę trochę, żeby nie było. Kolega mówi, że powinienem to czyścić. Wszystko jak skręcam. A ono przecież i tak się zaraz pobrudzi, nie? No. Jest, jest. Wyczyszczone, nie? No, tak się umawiamy. Wyczyszczone. Nie było. Teraz patrzymy razem tutaj pod spodem. I tutaj jest tak jakby szersze to zwężenie. Tu jest jakby jeszcze szersze, bo tu smog przychodzi i wszystko. Ale dobra, ja myślę, że to z tej strony damy to szersze i będzie dobrze. No zobaczcie, tutaj też trochę oleju teraz, więc odtłuszczę to alkoholem, żeby ten silikon się w razie coś złapał, który tu delikatnie posmaruję. Przypominam jeszcze raz, że poprzedniej uszczelki nie nasmarowałem i nic się nie wydarzyło do samego przegrzania. A tutaj dosłownie taką cieniutką warstewkę w ten koreczek, żeby wszedł. Bo pamiętajcie, że ten korek się ładnie ugnie i uszczelni bez najmniejszego problemu. Tylko właśnie jak doszło do przegrzania, no to właśnie przy przegrzaniu no nic się nie zrobi, nie? Przegrzało się i tyle. Nigdzie nie smaruję grubo, wszędzie jest cienko, tak żeby tylko przykryło ten wzór korka. Tak, czyli jest przykrycie tylko wzór korka. To szersze ustaliliśmy, że jest od tej strony, więc tak spróbuję to założyć. I tak samo posmarować tą stronę, która będzie się tutaj stykać z blokiem silnika. Zobaczę teraz, ile się namęczę tego wszystkiego. Później reszta są śrubki. Dobra. Tu jest załapane. Jeszcze gdzieś tu, jakby się udało, będzie już dobrze. W tej chwili nie widzę w ogóle tego miejsca, gdzie wkręcam. Tylko tak na czuja. Fajne są też te śrubeczki, bo one mają takie końcówki, nie wiem czy wyostrzy. Taka końcówka jest na śrubce.
jakby wytoczona. Wtedy łatwiej wchodzi. I zobaczcie, teraz niestety jakie połączenie nawet tego typu, samo zaciskami. Tutaj opaski takie, gdyby były skręcane, to w ogóle by była tragedia. Natomiast tak patrzę, kapie woda. Widzicie, jest nakapana woda. Tutaj niestety, mimo że to trzyma porządnie, naprawdę tego nie idzie ruszyć, to zobaczcie, że woda gdzieś sobie zawsze znajdzie. To jest teraz woda pod wysokim ciśnieniem, to jest ta, co w domu krąży, czyli około 1,5 bara tu jest. No, teraz przesunę troszkę jedną lub drugą, albo obrócę, żeby nie były w osi te zaciski, tylko żeby były przesunięte i może przestanie ciec. No, też jest taka ciekawostka. Nie wiem, na ile to jest prawidłowo, ale ja dociągam te śrubki zawsze do takiego momentu, kiedy ta tutaj uszczelka zaczyna po prostu być wyciskana. I tak zawsze robiłem i tak zawsze działało. W przypadku tych korkowych na pewno. Nie wiem, jak w przypadku zwykłych gumowych jest. No bo to, tu po prostu nie ma żadnych tulejek dystansowych ani nic, że to się dokręca do zera. No tylko właśnie jak już tutaj wyciska się, no to przestaje kręcić się tutaj. Teraz idealnym momentem byłoby nalanie oleju. Pamiętajcie, że ja smoka nie mam wydłużonego, więc dlatego miarka poziomu oleju jest dokładnie taka sama i ma takie same zakresy. To, że więcej oleju wchodzi do misy olejowej, ale gdybym przedłużył smok, ale bałem się właśnie, że będzie łapało tak zwane lewe powietrze, więc smok jak się przerabia, to już naprawdę trzeba być pewnym tego spawania. W każdym razie, no właśnie chodzi o to, że stan oleju utrzymujemy dokładnie na takim samym poziomie, jak ze zwykłą misą olejową. Tutaj o-ring taki dodatkowy jeszcze dałem oprócz tego fabrycznego, żeby tutaj się nie wylewało. Więc dokręcam porządnie i mam już miarkę oleju. Filtr jeszcze. No i właśnie też filtr do Matiza. To jest w ogóle jakaś popierdółka. Tutaj mam filtr od Tico. On jest dwa razy szerszy. Tej samej średnicy, to samo wszystko. I dwa razy szerszy, i dlatego tutaj to wykorzystuję. Tą wargę należy zwilżyć olejem tylko po to, żeby przy dokręcaniu się nie podwinęła. No bo to jest istotne, żeby tutaj było szczelne. Zobaczcie, jaki to jest duży przepływ. No i teraz właśnie do Was pytanie, bo może ktoś wie. Czy zamiast tego filtrona, czyli ta sama średnica taka i taka, żebym mógł założyć, bo zobaczcie tu, ile mam miejsca, na dwa razy dłuższy filtr nawet. Chodzi o to, żeby on naprawdę swoją wydajność zachowywał przez cały sezon, czyli żebym wymieniał olej raz na sezon, bo jak wiecie, tamten olej właśnie pracował przez cały jeden równy rok, czyli sezon. Właśnie jeden. No, to tak przy okazji, jak ktoś, to podajcie mi w komentarzach, jaki model byłby dłuższy, a dokładnie miał tę samą średnicę wewnętrzną i zewnętrzną. No bo to jest istotne. To wystarczy dosłownie odrobinka tego oleju, żeby był poślizg. I dokręcamy nie żadnym kluczem, tylko ręką, też szczuciem, nie jest tak bardzo silnie, już nie możecie kręcić, żeby to później było łatwo odkręcić znowu. Filtr mamy założony, to pozostaje mi tylko i wyłącznie nalanie 8 litrów oleju. Do tej pory chodził na tym oleju, bo ja naprawdę jeździłem wieloma renówkami na tym oleju i silniki ponad 1 000 000 przebiegu bez remontu utrzymywały, więc dlatego bardzo polecam ten olej. No ale kolega uparł się bardzo na taki olej. Też 5W40, ale niby Castrola. Na dolewki tamten sobie oczywiście zostawię. Mówił, że można w ostateczności wymieszać, jakby w razie coś. Ale mam jeździć na tym oleju. Nie na tamtym. Znaczy jeździć. No i właśnie. Teraz zobaczcie, jak producent fajnie pomyślał. No dobrze, że jest zalakowany. Przynajmniej wiemy, że tu nikt nie kombinował. Ale teraz jak ja mam to zrobić kluczem tą dziurę, a później tu jest zdarcie. No ktoś tego chyba nie przemyślał.
później robi ktoś takie dwie dziurki, ten płaszcz taki. No, bez lejka znowu tutaj porozlewam pewno. A i jeszcze modułu zapłonowego nie zamontowałem, bo muszę ustawić pierwszy tłok w górnym położeniu. A. Nie widzicie, lejek za kilka złotych, by załatwił temat. No i tak, wszystko automatem zapłonowym leci. No nie no. Ale to pano. Zobaczcie, jaka złośliwość rzeczy martwych. Dobra. O-ring na aparacie zapłonowym jest nowy. Widzicie, połowę prawie wlałem z pierwszej mańki i coś tam wyleciało. Bo teraz prawdopodobnie nawet na miarce się nie pojawi. Tak, zobaczcie, widzieliście? No Matiza 4 litry wlane i nic, nawet na miarce nie widać. No dobra, 3 litry wlane, bo litr się powiedzmy ulał. No i sprawdzenie. No i jest ładnie w połowie, tak zostawimy. Trzeba pamiętać, że tutaj ten silnik pracuje w stabilnym położeniu, nie rzuca go na prawo i lewo na zakrętach, więc też ten stan, jak będzie poniżej miarki albo będzie się łapał jeszcze na miarkę, to temu silnikowi tutaj się nic nie stanie. Tak w razie. A ten elf zostanie jak tak na dolewki. On jest mniej więcej troszkę ciemniejszej barwy, taki bardziej miodowy jest, można powiedzieć, konsystencją i wszystkim. Chłodzący teraz ma tutaj dużo pojemności, chyba z 2 litry. Właśnie warto by było, nie wiem, jeszcze jakiś zasobnik bym musiał tu założyć, wtedy może by było jeszcze lepiej. Ten płyn to jest jakiś zwykły, nie będę wam nawet pokazywał nazwy. Normalnie stosuję koncentrat Dziema Dextron. On dolewa się do niego litr wody. Jest też fajny na dolewki, jak ktoś nie był pewny, co tam było. To jest koncentratem, który bezwzględnie trzeba umieszać z wodą. No, w jednym miejscu kapie. No to dużo tego płynu teraz krąży, 5 litrów. No i to niestety kapie cały czas. Wybaczcie, świeżo widzicie ruszone. No i tu kapie przy termostacie. Znaczy nie przy termostacie, tylko tam przy tej drugiej rurce. Przy termostacie też troszeczkę. No, zobaczcie, świeże połączenie. Trzeba by było na jakiś pastę albo silikon składać jeszcze. Ciągle w ogóle mi się pytacie o tabliczkę znamionową prądnicy. Ja wam ciągle w filmach pokazywałem, ale słuchajcie, no pokażę wam jeszcze raz. Gdzieś tam mówię, zawsze sobie szukajcie w tych odcinkach. Taka jest tabliczka znamionowa tego serwomotoru. I tutaj ma 3000 obrotów na minutę i 540 V wtedy musi mieć dostarczane. Po wyprostowaniu niestety to jest dużo więcej. Tutaj ma 23,5 kW mocy, jako serwomotor oczywiście. I przy 540 V trzeba mu dostarczać na uzwojenia. I 3000 obrotów na minutę jego znamionowe. A 47,4 A prąd. No. Serwomotor to jest z magnesami trwałymi, tak? Więc zawsze wam wytworzy prąd, nie potrzeba żadnej tam samowzbudnej, nic, po prostu wtedy jak kręcę, to już wytwarzam napięcie, jakiś tam prąd. To jest idealne na
Wiatrak tylko tyle, jakby miało z 30 obrotów, to by było idealne na wiatrak. Czy 30, żeby dawało 500 V. A tak jest taki problem z serwomotorem, dlatego zalecam prądnicę z AVR-em. To dlatego, że gdy ustawię powiedzmy 1500 obrotów, to daje za niskie napięcie. Gdy już pójdzie powyżej 3500 obrotów, silnik się wkręci na obroty, to znowu za wysokie już napięcie jest. Także pamiętajcie o tym. No i tą skrzyneczką do góry montujemy, mimo że jakby podpowiadało, że do dołu, ale to trzeba do góry, mimo że tam jest wejście, gorzej jest uszczelnieniem w razie czy coś, no. I ta prądnica jest dosyć ciężka, ja podwieszałem to na pasach i tak też pewno zrobię teraz, bo nie będę miał siły, żeby to utrzymać i jednocześnie przykręcić. Spróbuję. Widzicie, tu jest gdzieś tam komputer, tu są te już do akumulatora rzeczy. Wszystko przeszkadza. Zawsze tak jest. Nie będę tutaj kozaczył, tylko skorzystam sobie jednak z pasa transportowego. Przełożę po prostu pod spodem i podciągnę. Nie chcę dojść. Nie chcę minąć tego. O, miałem ten komputer. Czyli dwie podkładki. Na jedną śrubę, dwie. Na drugą. Będą robiły za dystans. O nie, nie mówcie, że to aż tyle brakuje jeszcze. No nic, to ręcznie muszę podnieść i załapać tą śrubę. O, jest już lepiej, jak tak przekręcę. Jest dobrze. Rzeczywiście podkładki musiały się przesunąć. Wąż, mimo że skróciłem, to tam na tym połączeniu ucieknie. No brakuje trzeciej ręki, ale jak już jedną śrubę udało się załapać, trochę ją dociągnąć, chociaż na grubość dwóch, trzech obrotów, dwóch, trzech zwojów, gwintu, że tak powiem, to już resztę powinno też pójść się dać zrobić. To nie wiem na ile, bo teraz trzeba obrotu i podniesienia. No i co? Jest, nie? No. Teraz już skręcam tylko połączenie i sobie tutaj kręcę kluczem przy kółku, a tutaj sobie wkładam rękę i to przykręcam. To nawet jakby były wkręcone tylko szpilki same, które bym nacelowywał, tylko byłoby na pewno trudniej jeszcze założyć tą prądnicę tutaj. A tak jest po prostu łatwiej. Teraz jeszcze tą gumę tu trzeba wcisnąć. Ona po prostu sobie tak leżała w tym miejscu. Teraz na tyle jest niewygodnie, że trzeba podnieść cały ciężar silnika z wszystkim. No, zaraz sobie tu jakąś dźwignię przygotuję. Typu takiego, że tu sobie przełożę klucz i w ten sposób, o, żeby się nie siłować z tym. No, jest elegancko. Sprawdzam, czy na pewno dokręcone. Co mnie jeszcze interesuje, to oczywiście na początek, bo normalnie tego nie używam, czyli tu mam to złącze z tymi wszystkimi wyjściami dodatkowymi i między innymi mam tu oczywiście opisane check engine, ale mam tu również ciśnienie oleju na bodajże brązowym, z tego co pamiętam było ciśnienie oleju. Lubię wam pokazywać takie ciekawostki, więc wam pokażę. Na przykład to jest klema akumulatora od Matiza. W Tico były identyczne. I tu jest w środku taka tulejka zaciskowa. I wyobraźcie sobie, nasadzacie to na ten szpień akumulatora. On był taki cienki faktycznie w Matizie i w Tico. I wkręcacie. Tutaj ten kołnierz powoduje zaciśnięcie ładnie wokół. I piękne połączenie. Zobaczcie, jaka prosta i funkcjonalna rzecz. No ja to muszę teraz przerobić, bo utnę to i będę miał na klucz 13.
grubsza mamy wszystko podłączone, plus akumulatora też już mam. Minus mam tutaj przygotowany. To będzie pierwsza próba uruchomienia, na razie bez Arduino, tylko czy po prostu odpali. Czy Arduino też tu będzie potrzebne do uruchomienia, ale nie będzie sterowało gazem. Więc teoretycznie na tej kontrolce macie ciśnienie oleju i jeżeli zacznie kręcić, powinno zgasnąć to ciśnienie oleju. No to zobaczymy. Start. Nawet odpalił, ale kontrolka nie zgasła, może nie pod to podłączyłem. No zobaczymy. O, zgasła, kontrolka się nie oleje. No jedno. Wcześniej to bardzo pięknie się, już podczas kręcenia rozrusznikiem gasło. No to gasimy. I kontrolka ciśnienia powinna się zaświecić, zaświeciła się. No i wtedy było tak, że wystarczyło zacząć kręcić, żeby już zgasła. O właśnie. I tak jest ok. Wygląda na to, że wszystko chodzi. Tym mikrofonem wiem, że ładnie słychać. Tak jak faktycznie słychać. To jest nie tylko praktycznie słychać pykanie zaworów. Wydech nie słychać w ogóle. No i oczywiście nie kopczy, nie? To jest istotne. Muszę tu jeszcze zrobić tą klemę minusową. I podłączyć masę do całości. Będzie dobrze. Na razie wyłączę. No, wypala się już olej z rury wydechowej. Trochę będzie kopczy jeszcze. Dobra, na razie gasimy. Przy okazji, tak jak Wam mówiłem, trochę porządkuję kabelki. No i tu właśnie między innymi ten masę podłączam do masy i będzie to też wspólne z uziomem. Nie wiem, czy to będzie dobre. Wszystko teraz będzie połączone razem. Mam nadzieję, że to będzie funkcjonować. Samonawiertna śrubka. I masa podłączona. Znów ta sama procedura. Tu mam na razie te żaby. Ja to podłączę sobie tymi żabami jeszcze do akumulatora, żeby się nie bawić. Arduino. Pomp paliwa. Coś tam. I palimy. Tu benzyna, gaz, nawet przełącznik nie działa. Więc gdzieś jeszcze masy nie podłączyłem. Ale to dobrze, na benzynkę już sobie pochodzi. Niech się te wszystkie syfy z wydechu wypalą. Zacznie się nagrzewać. Sprawdzę jeszcze tutaj ten check engine. On był tu. Czy się świeci, czy nie? No nie świeci się. A żeby Wam to udowodnić, że to wszystko działa, to zgasza. Jak widzicie, check engine się teraz świeci. Normalnie byłoby po włączeniu zapłonu. Teraz komputer go wyłączył. Włączy się zapłon i sam się odpali. I check engine powinien po chwili zgasnąć. I gaśnie. Coś się zdaje, że tutaj pewno ten powinien być podpięty, a on się mi wypiął. Zasilanie tu pewno musi przychodzić.
Może nie być paliwa. No właśnie. No, może nie być paliwa. Dawno nie było sprawdzane. Ja zapomniałem o tym, że czasówka tu jest na pompę paliwa, żeby się po prostu pompa paliwa nie męczyła. I gdy chodzi na benzynie, no to po tych kilku minutach się wyłącza. Zobaczę, jak uruchomię jeszcze raz. W kogeneratorze, jak pamiętacie, mam właśnie płytkę Arduino, oczywiście, która dostaje zasilanie. Właśnie pompa paliwa. Czujnik alternatora, czy Arduino ma krzyczeć, jak alternator przestaje działać. No i oczywiście odpalanie. Odpaliło teraz bez problemu, więc paliwo jest. Tylko tyle, że pompa paliwa jak się wyłączy, no to jest problem. Oczywiście. Bo wskaźnika paliwa nie mam. No dobra, idę otworzyć gaz, tylko mówię, tu chyba to oderwałem, ten kabelek od centralki, dlatego to nie działa. Najpierw podłączę, może gaz się będzie prawidłowo utrzymywał, a zresztą na jałowych niech sobie pochodzi trochę. Dobra, to nie miało być to. No, także gaz. Czyli faktycznie ten tutaj przełącznik gazu wyrwałem, czyli mogło być też nie za mocno dokręcone. No to cóż mi pozostaje? Po raz kolejny odpalam. Tylko, że żebym widział właśnie status. Zobaczcie, pompa paliwa już się wyłączyła. Więc dlatego musimy pompę paliwa z powrotem włączyć i odpalić. I później, żeby się przełączył na gaz. Może za pierwszym razem zgasnąć. Jeszcze się nie przełączył na gaz ziemny. Tutaj jest, rurki są oczywiście puste, więc na początku będzie... O! Otworzył się elektrozawór, ale zgasł. O, dlatego, że jest za małe ciśnienie gazu jak na razie. Niewypełniony układ. Dobra, niech jeszcze raz się odpali. Nadal nie chce jeszcze chodzić. Jeszcze nie chce. Dobra, niech próbuje odpalać. O, już działa na gazie. W końcu się przełączył, bo był układ pusty, wiecie. W tej chwili pracuje na gazie ziemnym. Więc nawet teraz dla niedowiarków pompę paliwa mogę wyłączyć. Widzicie? Pompa jest wyłączona, a silnik pracuje. Bo pracuje na gazie ziemnym. Teraz ssanie się wyłączyło, więc jest taki moment, o. Silnik krokowy tutaj. No i elegancko. A alternator to jest takie, właśnie zrobiłem sobie połączenie Arduino z alternatorem, żeby było wiadomo, czy alternator działa, czy nie. I tyle. Musi się wypalić to wszystko, to najgorsze z tego wydechu. Dobra, nie włączyłem pompy ręcznie. I zaraz włączę pompę, żeby trochę tutaj odebrała tego ciepła. Tak, tu już jest gorąco. No dobra.
I to praktycznie wszystko. Podkładać. Pamiętajcie tam o subskrypcji i tak dalej. Ja tylko, nie tylko kogeneratorami się zajmuję, właściwie kogeneratorem jednym. Pamiętajcie, że ja chciałem udowodnić to, że ten kogenerator to po prostu świetna sprawa. Jeszcze tym bardziej, gdy elektronika zarządza tym wszystkim. Nie jest zwykły podciśnieniowy gaz, tak jak wszystkim szaluję. No to tyle chyba w tym odcinku, mam nadzieję. Dziś jest poniedziałek, więc na live'a jest trzeba się szukować, to jest wiesz. I live, i walka na punkcie tutaj się pan. Poniedziałek, godzina tam 20 z kawałkiem, 20.30 chyba. No dobra, to tyle.